Dzień dobry. Wydaje mi się, że już powinien być live. Dajcie mi znać koniecznie, czy mnie słyszycie. No właśnie, czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie i jak się dzisiaj czujecie. Domyślam się, że nie będzie to taki live, jak zwykle robię na 150 osób, ale może to i dobrze, to może będzie troszkę mniej zamieszania, bo dzisiaj dużo sobie pogadamy razem. Dobra, widać, słychać, nie pytaj. Konrad postanowił, że spontanicznie wpadnie na mój spontaniczny live. Bardzo się cieszę. Widzę, że właściwie stała ekipa się tutaj pojawia. Część osób na Facebooku, część osób na YouTubie. Nie ma to większego znaczenia, gdzie będziecie mnie oglądać. Ważne jest to, żeby oglądać mnie tak naprawdę na jak największym ekranie, bo na pewno będę udostępniał swój ekran, na pewno będzie tutaj sporo Visual Studio, na pewno będzie trochę Visual Studio Code do jakichś notatek. I co będziemy dzisiaj robić? Zanim się jeszcze wszyscy pojawią, jeszcze troszeczkę poczekamy, zobaczymy, kto się pojawi i ile osób dojdzie. Jaki plan na dzisiaj, pomimo że nie mamy żadnego planu? Plan na dzisiaj jest taki, że za chwilę zaczniemy sobie omawiać to, co chcę stworzyć, to znaczy w jakiej technologii, ale to wy wybierzecie temat tego projektu i sobie go troszeczkę opiszemy. Zaczniemy sobie budować podstawy naszego projektu. I co? I zobaczymy. Zobaczymy, na ile nam starczy czasu. Myślę, że tak do 10 na pewno dzisiaj posiedzimy. Może 10:30. Zobaczymy, jak to dokładnie wyjdzie. No i co? I chyba powoli możemy zaczynać. Słuchajcie, pomysł jest taki. Piszemy aplikację w Blazorze. Blazor WebAssembly, raczej bym wolał ze względu na to, że z samym serwerem nie mam aż tak dużego doświadczenia, więc nawet nie wiem, jak by to mogło wyjść. Natomiast no właśnie, jedziemy z Blazorem WebAssembly, z tyłu oczywiście standardowo będzie ASP.NET Web API i będziemy sobie dużo tłumaczyć, będziemy dużo opowiadać na temat tego, co buduje, dlaczego tak buduje, i z czym to się wszystko je. Dlatego też, żebyście wy jak najlepiej to zrozumieli, to chcę się zapytać was, jaki projekt robimy. To nie będzie oczywiście dzisiaj tylko spotkanie jedno. Myślę, że to będzie cała seria, no bo ani dzisiaj nie jesteśmy w stanie napisać całej aplikacji, ani o wszystkim opowiedzieć, a ja w ogóle lubię serię. Od serii z ASP.NET MVC zaczęła się moja przygoda z webinarami i dobrze, bardzo dobrze to wspominam. Wiem, że wciąż są tutaj osoby, które były na tamtych live'ach. I dlatego warto to dalej pociągnąć. Mariusz się pyta, czy będzie dostępne nagranie. Mariusz, o ile totalnie nie skopię, nie wyjdę na głupka, idiotę i osoby, która kompletnie nie potrafi programować, to tak, będzie dostępne nagranie zarówno na fanpage'u szkoły.neta, jak i na YouTube. Na YouTubie na pewno. Na YouTubie na pewno. Może potem zmienimy trochę nazwę, jak już będziemy wiedzieli, co będziemy chcieli zakodować. Dobra, to co? Słucham państwa, zbieram, jak to mówił kiedyś Krzysztof Ibisz, biorę po 200 zł i słucham państwa. Co piszemy, jak piszemy i dlaczego? Zaraz, jak pojawią się pierwsze propozycje jakiejś aplikacji, to zaczniemy powoli sobie rozpisywać jakieś funkcjonalności, powoli rozpiszemy sobie, do czego moglibyśmy dążyć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oho, już się zaczynają. Może klona PHP BB Modified by Przemo. Ciekawe, ile osób jeszcze w ogóle pamięta tą wspaniałą produkcję. Och, ile się tych forów nastawiało kiedyś. Mamy pierwszą propozycję, ale czekam cały czas.
O, Wiktoria czuje ten dobry vibe, jaki był przy webinarach MVC. No to dobrze. To dobrze, Wiktoria, ja też czuję trochę to podekscytowanie. Znowu jestem gotowy na coś ciekawego. Natomiast właśnie, no wtedy było tak, że przyznam szczerze, byłem w 100% przygotowany. W 100% byłem przygotowany do tamtych live'ów, miałem przygotowany kod, miałem przygotowane wszystko. Dzisiaj nie mam przygotowane nic. No dobra, coś oprócz klona PHP BB, czyli forum dyskusyjnego. Czy mamy jeszcze jakieś propozycje? Ktoś by chciał coś zobaczyć? Nie wstydźcie się. Helpdesks inventory. Mariusz, rozwiń. Czy to jest, chodzi ci o jakiś system ticketowy? Mamy system rezerwacji, relacje, listy, role. Okej. To też jest ciekawy pomysł. Tu mamy może jakiś prosty web crawler. To na pewno nie, ze względu na to, że ani Blazor, ani Web API nie nadają się do tego, żeby zostać web crawlerami, bo do tego jednak trzeba by było czysty backend, jakiś serwis postawić. To nie na ten czas. Sklep C Sharp można. Może jakiś CRM albo ERP. Też ciekawe. Dobra, to czekam jeszcze w takim razie. Mamy już kilka możliwości. To teraz, co komuś się spodobało, żebyśmy mieli przynajmniej dwie takie same odpowiedzi. Czy w takim razie piszemy forum, czy piszemy helpdesk z inventory, czy system rezerwacji, relacje, listy, role? Myślę, że helpdesk z inventory i system rezerwacji to byłyby dosyć podobne projekty. Czy piszemy sklep, czy piszemy CRM? O, Kamil, może system rezerwacji lotów. Oho, Daniel, zaczyna się. Dobra. System rezerwacji. Słuchajcie, bo pojawił się dwa razy, żeby nie przedłużać. Co powiecie na ten system rezerwacji? Podoba mi się ten pomysł. Zrobimy, skoro już powstał pomysł od razu, żeby to był system rezerwacji lotów, to niech będzie system rezerwacji lotów. Czy wszyscy się zgadzają? Na pewno musicie się zgadzać. O, Wiktoria też jest kolejną osobą, która myśli o tym, żeby zrobić system rezerwacji lotów. Dobra, to w takim razie zaraz wam udostępnię ekran z moim Visual Studio Code, tylko pozamykam rzeczy, których nie powinniście widzieć. I hopla. Myślę, że wszyscy znają, lubią Visual Studio Code, nasz wspaniały następca Notepada++. Kiedyś wszyscy używali Notepada++, dzisiaj wszyscy używają Visual Studio Code. Daniel się pyta, dlaczego nie zrobić wszystkich tych aplikacji? Daniel, bo chciałbym, żebyś sobie wybrał pozostałe opcje, znaczy jedną z pozostałych opcji i w końcu zrobił pracę domową z kursu Zostań programistą ASP.NET. Dziękuję. Onek, tak, live będzie cały czas dostępny, przynajmniej na YouTubie. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy opowiadać i cały czas jestem z wami na czacie i cały czas czekam też na wasze propozycje. Po pierwsze wypisujemy sobie, co system rezerwacji lotów, co system rezerwacji lotów powinien zawierać. Jak ja sobie tutaj piszę coś, to wy widzicie, czy to jest za małe?
bo też nie wiem na ile. Nie, to był zły pomysł. Chciałem użyć narzędzia lupa, ale to nie działa. Widać, dobra. Małe. O, to jest duży problem wtedy w takim razie. Zaraz pomyślimy, jak to powiększyć. Czy ktoś ma pomysł, jak się powiększa tekst? Nie. Dobra, no to w takim razie zrobimy to inaczej. Po prostu odpalimy Visual Studio. Jeżeli jest za małe. I hopla. Od razu przy okazji, hops. O. Dobra. Konrad nas uratował. Control plus plus zadziałał. I mamy system rezerwacji lotów. Co taki system powinien zawierać? Powinien zawierać na pewno użytkowników. Użytkownicy co mają? Użytkownicy będą na pewno podzieleni na tą część, która obsługuje, i na samych użytkowników końcowych, tak? Czyli jacyś admini i userzy. Na razie nam to wystarczy, bo użytkownikami na pewno będziemy się zajmować na samym końcu. Na samym początku będziemy myśleć przede wszystkim o tym, żeby stworzyć tą część dla klienta, dla tego użytkownika końcowego, dlatego o tych użytkownikach będziemy sobie myśleć dużo później. Czyli tak, mamy możliwość wyboru samolotu. Ktoś napisał, ale czy to jest dla nas wymaganie? Czy i właśnie, czy to jest jakby konkretne dla nas wymaganie? Oscylion się pyta, gdzie jest 1080p? 1080p niestety system, którego używam do webinarów, nie obsługuje w tej chwili. Znaczy ja nie mam wykupionego chyba, bo od jakiegoś czasu już wykorzystuję, ale mam nadzieję, że te 720 będzie. No i właśnie, możliwość wyboru samolotu, czy to jest dla nas jakimkolwiek wymaganiem? No nie do końca, bo co to znaczy w ogóle możliwość wyboru samolotu? Jeżeli mamy system rezerwacji lotów, to po pierwsze musimy mieć loty. Co taki lot powinien zawierać w sobie? Lot powinien właśnie mieć przydzielony, albo inaczej, musi mieć destynację i musi mieć na pewno co? Lotnisko startowe. Nie wiem, jak to się nazywa, z którego wylatuje. No właśnie, takie proste, skąd, dokąd. Co dalej musi mieć? Na pewno musi mieć numer lotu i musi mieć datę tego lotu. Co jeszcze powinien mieć taki lot, sam lot w sobie? Na pewno musimy mieć, tutaj zgodzę się, że musimy mieć zapisane informacje, jaka to jest linia. To będzie też między innymi w numerze lotu, bo zawsze w numerze lotu jest zapisana linia. Natomiast musimy właśnie, ktoś pisze ilość miejsc oraz w której klasie. I to jest też powiązane z tym, co Ewelina pisze, czyli z ceną. Natomiast, żeby to móc w jakiś sposób zaplanować, to po pierwsze musimy mieć tutaj model samolotu zapisany, no bo model samolotu ma odpowiednią ilość miejsc. Nie wiem, czy pomiędzy różnymi liniami one mogą się różnić miejscami, chyba nie. Ale prawdopodobnie na podstawie linii modelu samolotu jesteśmy w stanie właśnie określić ilość miejsc w klasie ekonomicznej, biznes, premium i tym podobne. To jest to i wtedy też musimy mieć cena za
konkretne miejsce. Tak. Czy musimy coś mieć jeszcze, jeśli chodzi o lot? Musimy, właśnie, bo to jest standard taki, powiedzmy, jeżeli mamy lot bezpośredni, natomiast możemy mieć loty też z przesiadkami i wtedy zaczyna nam się komplikować, ale co to nam po prostu oznacza, że to może być jakaś relacja wiele do wielu, to sobie będziemy później rozkminiać. A co tam jeszcze piszecie? Posiłek do wyboru, możliwość przewozu zwierząt, waga bagażu. To wszystko będzie w zależności od miejsca w klasie ekonomicznej, właśnie miejsca w klasie, czyli w ogóle musimy mieć, czyli w takim razie, dobra, na razie zostawmy sobie te loty, bo to powiedzmy takie podstawowe informacje dla samego lotu będą, natomiast co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy w takim razie, albo dobra, piszmy dalej, bo to potem sobie podzielimy już na jakieś encje dodatkowe. Co mamy dalej? Czyli jaki bagaż na osobę? Posiłki do wyboru. Czy to wiemy przy rezerwacji lotu? Mamy informację o posiłkach do wyboru, kiedy... patrzcie, jak nam się ładnie zrobiło. Czy mamy informację o posiłkach do wyboru? Model samolotu już mamy. Łukasz Koc mówi, że port lotniczy docelowy to mamy tutaj. O, na samym górze, albo nie tu. Mamy destynacja, czyli lotnisko docelowe. Tak. Posiłki do wyboru. No właśnie, na pokładzie jest menu i wszystko zależy od klasy. Aha, bo pewnie jak mamy VIP-a jakiegoś, albo premium, albo biznes, to być może możemy sobie... A dziękuję, że ktoś mi daje plusik za korzystanie z Vivaldi, też bardzo lubię. Posiłki do wyboru, dobra, zostawmy to na razie, potem się będziemy zastanawiać, co z tym zrobić, czy na pewno te posiłki będziemy dokładać. Jeszcze przeglądam inne komentarze, czy coś się jeszcze pojawiło, możliwość przewozu zwierząt. Jaki bagaż na osobę, to będzie waga bagażu właśnie. Pach. Koszty dodatkowe, jak na przykład wcześniejsza rezerwacja miejsc. Okej. O panie, no to żeś grubo tutaj poleciał. Dobra. Mamy chyba podstawę. Mamy chyba podstawę taką, na której będziemy już sobie dalej rzeźbić. I co? Potem oczywiście będziemy mogli sobie dokładać właśnie jakieś przesiadki, jakieś informacje, ile będzie czasu na temat właśnie na jakimś lotnisku przesiadkowym i tak dalej, ale to oczywiście, wiecie, moglibyśmy tutaj półtorej godziny siedzieć i wypisywać różne zachcianki, jeśli chodzi o to, jak polepszyć Skyscannera albo jakieś inne systemy rezerwacji samolotów, ale też nie o to do końca chodzi. Okej. To mamy podstawowe. Czy coś potrzebujemy jeszcze, słuchajcie? Tak oprócz właśnie wyboru samego lotu, i to mi podpowiedzcie, czy oprócz samego lotu i potem zarządzania użytkownikami musimy jeszcze więcej jakichś funkcjonalności założyć? Czy zakładamy, że sama rezerwacja lotu będzie wystarczająca. Oczywiście, tak, tutaj widzę, że już piszecie, że można dodać potem rezerwacja hotelu, może być czy wynajem samochodu w miejscu docelowym i tak dalej.
O, system lojalnościowy. No, to jest fajny pomysł. Czyli mamy system lojalnościowy. W systemie lojalnościowym na pewno będziemy w takim razie musieli, co będziemy musieli przetrzymywać? Będziemy musieli przetrzymywać ilość lotów wykonanych, albo bardziej inaczej, ilość punktów, jakie ma klient. Na pewno będziemy potrzebowali ile punktów za jaki lot. I tutaj prawdopodobnie, na przykład, jak mamy im dłuższy lot, tym więcej punktów i jakąś tam uśrednioną ilość kilometrów, jaką samolot musi właśnie przelecieć, czy mil. To taka będzie opcja, ile ten samolot może, ile tych punktów będzie dodanych. No i potem jakieś systemy rabatowe, które będą w zależności od tego, systemy rabatowe, które będą nam dawały dodatkowe bonusy za ilość punktów. To tak, piszecie, że tam kilometry, mile, ale jakby ilość mil, jakie ma klient i ile mil za jaki lot, ale to jakby mam wrażenie, że na przykład w tym systemie lotowym ta ilość mil to jest po prostu ładniej nazwane punkty, a niekoniecznie się to przekłada na kilometry czy mile faktyczne, chociaż może się mylę. Coś jeszcze tutaj potrzebujemy? No i potem, o, widzicie, jak się już rozpędzimy, to jak mamy dobry system lojalnościowy, to cały sklep możemy dla stałych klientów, żeby wydać punkty mile. No i mamy, proszę bardzo, ktoś proponował na samym początku, żeby zrobić sklep, no to proszę bardzo, możemy też kiedyś dorobić sklep. Absolutnie, żebyście też nie myśleli, nie będziemy robić całego tego systemu. Nie, 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 nie. Myślę, że zrobimy jakieś MVP, które będzie gdzieś tam sobie potem na GitHubie dostępne dla Was. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, może sobie wrócić wtedy do tego wspaniałego filmu, który dzisiaj prowadzimy i co będziemy robić? Będzie można sobie rozwijać ten projekt dalej, albo ja po prostu otworzę to repozytorium i będziecie walić swoimi pull requestami do tego repo i sami stworzycie wspólnie ten projekt. Czemu nie? O, tutaj ktoś pisze jeszcze tak, zdecydowanie data ważności punktów. O, to w sumie troszkę komplikuje, bo to wtedy trzeba będzie wszystkie punkty, które zostały przyznane, będzie trzeba zapisać z datą jakąś, tak żeby było wiadomo. Pyk, 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 pyk. Dobrze, mamy to, mamy to. Radek pisze jeszcze o czekinach. Radek pisze o czekinach. I powiedzcie mi, gdzie ten check-in powinien być? Czy on powinien być w samym miejscu, gdzie rezerwujemy lot? Czy to powinna być zupełnie oddzielna funkcjonalność ze względu na to, że check-in tak naprawdę, no właśnie, bo to jest pytanie, czy my robimy skyscanner, dzięki któremu będzie można zarezerwować albo wybrać do rezerwacji dowolny lot gdziekolwiek, z jakiejkolwiek linii lotniczej, czy robimy system rezerwacji dla konkretnej linii lotniczej, takim jaki jest lot? To jest bardzo ważne pytanie. Także możemy dopisać do tego check-in. I co ten check-in? Check-in będzie na pewno sprawdzać, czy możliwy jest ten check-in. Jest mniej niż 24 godziny do wylotu. To jest na bank. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba będzie podać numer rezerwacji. Podać, o właśnie, podać
nazwisko, jeśli dobrze pamiętam, tak jest w locie. Jezusie, ale Marcin tutaj dopisał jeszcze, zanim zapomnę, od razu zapiszemy płatności. Oczywista. No właśnie, i tu przy check-inie tak naprawdę jest możliwość wyboru miejsca. I tak, to tutaj napiszemy wybór miejsca albo potwierdzenie, jeśli było ono wybrane już przy rezerwacji, bo była już opcja do tego, żeby to miejsce wybrać właśnie przy rezerwacji ze względu na to, jaką się kupiło miejscówkę, jaki się bilet kupiło, w jakiej klasie. Co tam jeszcze jest na pewno? Tam są jakieś zgody na to, żeby nie wnosić broni, w ogóle przypomnienia, że trzeba się pojawić wcześniej. No i jakieś tam generowanie boarding pass. Prawdopodobnie tyle. Płatności. Płatności będzie generowanie faktury. Połączenie z bramką szybkich płatności, na przykład PayU API. O, może któryś live zrobimy sobie z integracją PayU. To mogłoby być ciekawe, myślę. Tak. No i ogólnie rzecz biorąc, właśnie to będzie jakiś tam koszyk, w którym będziemy mieli podsumowanie. To sobie zostawimy na przyszłość. Dobra, słuchajcie. Myślę, że mamy już większość. Jeszcze Konrad pisze o wysyłaniu potwierdzenia na maila. To mamy, wiesz co, przy check-inie mamy tego generowanie, aha, potwierdzenie, wysyłanie potwierdzenia płatności, tak? Czy tym się zajmuje? Aha, bo wtedy będziemy musieli generowanie numeru rezerwacji i mail ze szczegółami. To nie może być płatne dodatkowo, no bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Git, podoba mi się. Podoba mi się, dorzucę to potem w repozytorium do README, żebyście mieli to też jako referencję, jak będziecie chcieli dalej pracować nad tym projektem, jak zakończymy już live'y. I teraz w takim razie odpalamy naszego Blazora. Żeby nie było, robimy wszystko na bogato, to znaczy .NET 6 oczywiście, oczywiście Blazor w najnowszej wersji, WebAssembly, tak jak wspominałem, więc będziemy mieli oddzielnie backend i oddzielnie frontend. I dzięki temu i moglibyśmy też się kiedyś w przyszłości pokusić właśnie o jakieś o jakąś obsługę offline'ową, ale prawdopodobnie to już zostawię wam, chyba że zaczniemy jakieś tam początki tego i potem będziemy się rozkręcać. Natomiast co robimy? Oczywiście wybieramy projekt Blazor WebAssembly Application. Nazwiemy go sobie Awesome Booking System. Tak jak wspominałem, zrobimy dotnecie 6. Skonfigurowany pod HTTPS-a. Dołożymy to, żeby był hostowany za pomocą ASP.NET Core, bo potem będzie nam to łatwiej po prostu wyrzucić na jakiś serwer, a i dołożymy sobie Progressive Web Application, dzięki czemu jak nasza wspaniała aplikacja zostanie już bardzo dobrze przyjęta na rynku, to będzie ją można sobie dołożyć jako, jakby to powiedzieć, właśnie jak nazywacie
ten rodzaj aplikacji PWA jako taka prawie jak natywna, gdzieś tam będzie można sobie dołożyć na telefonie do ekranu głównego i nie trzeba będzie za każdym razem koniecznie wyklikiwać tego adresu, tylko od razu będzie można się połączyć ze stroną. Ciekawa sprawa, że w momencie jak odpaliłem Visual Studio, to od razu kilka osób doszło na live. No, co jest? A, nie kliknąłem w końcu. Dobra. Nie. Przesuwamy sobie odpowiednie widoki. Mam nadzieję, że wciąż widzicie w miarę to, co się dzieje na ekranie. Zaraz będę powiększał oczywiście to, co będzie potrzebne. Natomiast od razu to, co będzie nam, bez czego ostatnio ciężko jest mi w ogóle żyć, to od razu sobie odpalam terminal w Visual Studio na projekcie moim serwer, żeby zobaczyć, czy jak wpiszę .NET Watch Run, to czy projekt mi się zbuduje i czy na pewno się odpali. Hyc, hyc, hyc. Proszę bardzo. Żeby nie było, wszystko działa. Mamy standardową aplikację blazorową. Z bardzo ładną nazwą. Od razu jeszcze wspomnę, że na samym początku, kiedy tworzyłem projekt, nie wybrałem żadnego rodzaju autoryzacji ani uwierzytelniania, ze względu na to, że będę chciał przy którymś live'ie prawdopodobnie, tak myślę, po prostu przejść przez wszystkie kroki, które są potrzebne do tego, bo zauważyłem, że jest pewien problem. Problem jest taki wśród młodzieży, że tak powiem, taki, że kompletnie nikt nie ogarnia, dlaczego to działa tak, a nie inaczej. Wybieramy sobie wszystko z naszego generatora i nigdy nie zaglądamy tam, co tam się właściwie wygenerowało pomiędzy dwoma różnymi projektami, a warto wiedzieć, co tam właściwie, jaka jest różnica pomiędzy tym brakiem uwierzytelniania w aplikacji Blazor, a tym uwierzytelnianiem za pomocą odpowiednich kont. Ze względu na to, że jeżeli coś się wysypie, no to potem będzie przynajmniej wiadomo, gdzie szukać tego, co się wysypało. Dlatego za jakiś czas sobie dołożymy po prostu tą obsługę użytkowników. Tutaj mi się dorzuciło coś nieprzyjemnego. I przejdźmy sobie na początek przez to, jak w ogóle zbudowana jest aplikacja typu Blazor WebAssembly, która jest hostowana na ASP. .NET Core. Po pierwsze mamy część klienta. Klient, czyli właśnie nasza aplikacja frontendowa, nasz frontend, którego teraz sercem jest folder www.root. Tutaj będzie się znajdował plik index.html i od razu powiem o kilku ważnych, niesamowicie ważnych elementach, które znajdują się w tym pliku, no bo wiadomo, standardowo gdzieś tam mamy dorzucone od razu jakieś style, między innymi Bootstrapa w najnowszej wersji i jakiś podstawowy styl app, który powoduje, że nasza strona już w tej chwili wygląda tak, jak wygląda. Natomiast to, co się dzieje troszeczkę później, jest dużo ciekawsze. Po pierwsze, mamy coś takiego jak Awesome Booking System Client Styles.css. I od razu mówię, próżno szukać takiego pliku w naszym pliku. Wiecie co? Bo widzę, że kilka osób dopytuje się o 1080p. To dzisiaj zostajemy na 720, bo pomyślałem sobie, że pójdziemy i na Facebooka, i na YouTube'a, przez co muszę wykorzystać odpowiedni program, który mi nie pozwala na to, żeby streamować w 1080, ale możemy się umówić tak, że w przyszłym tygodniu po prostu wszyscy spotykamy się na YouTubie
i na YouTubie to już będziemy streamować, może nie w 4K, ale te 1080 na pewno będzie. Dzisiaj i tak jeszcze samego kodowania bardzo dużo nie będzie, więc dużo nie stracicie, nawet jeżeli czegoś się tam nie dopatrzycie, a od przyszłego tygodnia już myślę, że będzie lepiej. Dobra, wracamy właśnie. Awesome Booking System Client Styles.css. Tego stylu nigdzie nie znajdziecie. Co to jest? To jest taki, nazwijmy to placeholder. Placeholder na to, żeby można było później odpalać takie customowe style, które mogą być dołączane do odpowiednich komponentów. Później sobie oczywiście przez to przejdziemy. Natomiast mamy w Blazorze coś takiego jak komponent. Komponent to może być albo cała strona, albo jego część. To może być dosłownie jeden div na stronie, który będzie odpowiedzialny za coś. Natomiast komponenty będziemy stosować po to, żeby tworzyć jakieś reużywalne treści. Na przykład jeżeli właśnie będziemy mieli małe okienko do wyboru miejsca w samolocie, to ono, tak jak wspominaliśmy, będzie wykorzystywane zarówno przy rezerwacji, przy odpowiednim typie biletu, jak i potem przy check-inie, bo będziemy mogli potwierdzić albo dopiero wybrać takie miejsce, więc to będzie dokładnie ten sam widok, gdzieś tam widok z samolotem, więc to może być komponent, który będzie stosowany w kilku różnych miejscach. I każdy taki komponent w Blazorze może mieć swoje odpowiednie style. Może mieć style takie mocno personalizowane, nazwijmy to, izolowane, to się mówi dokładnie, izolowane od całej reszty aplikacji. To oznacza, że będzie ten styl aplikowany tylko i wyłącznie do tego komponentu. I po to jest właśnie nam ta linijka, żeby tam sobie te wewnętrzne mechanizmy Blazora odpowiednie rzeczy zrobiły z tymi stylami. Potem mamy jeszcze manifest i ikonki dla Retiny i dla Apple'a. I w body mamy to, co jest dla nas jednym z najważniejszych elementów. Mamy nasz główny div OID app. Tutaj będą znajdowały się wszystkie nasze strony. Wszystko, co będziemy generowali potem na naszych page'ach, właśnie będzie generowane pomiędzy tym divem otwierającym i zamykającym. A dodatkowo mamy div, który będzie wyskakiwał nam w momencie, kiedy pojawi się jakiś błąd i sprawi, że będziemy musieli odświeżyć naszą stronę albo zignorować przez link dismiss. I na samym końcu mamy dwa skrypty. Dwa skrypty odpowiedzialne są za to, żeby wszystko, co dzieje się magicznego w Blazorze, zostało zaaplikowane. Tego również prawdopodobnie nie znajdziemy w naszej aplikacji, nie znajdziemy w naszym projekcie, ponieważ to są właśnie specyficzne dla naszego frameworku skrypty, które są zaszyte wewnątrz naszego frameworku. Tego nie ruszamy, tego nigdy nie dotykamy. Tutaj ewentualnie będziemy dokładać kolejne skrypty, jeżeli czegoś będziemy potrzebowali. I pamiętamy po pierwsze o tym, że Blazor, pomimo tego, że kilka osób próbowało to tak wypromować, to nie będzie killer JavaScriptu, to nie jest framework, w którym będziemy mogli zupełnie zapomnieć o tym JavaScriptie i nigdy więcej go nie ruszać i nigdy więcej go nie wykorzystywać, natomiast to będzie miejsce, dzięki któremu nie będziemy musieli wykorzystywać całych frameworków JavaScriptowych, takich jak Angular albo bibliotek JavaScriptowych, takich jak React. To jest właśnie oddzielny framework, ale to, że będziemy stosować nadal JavaScript, to jest jak najbardziej prawdziwe i musimy o tym pamiętać. Co innego mamy jeszcze w naszym www.root, oczywiście tutaj znajdują się wszystkie style, tutaj jeżeli będziemy dorzucać jakieś obrazki, to też stworzymy odpowiedni katalog images albo coś w tym stylu, albo jakiś assets. Tutaj mamy właśnie te wspomniane wcześniej ikonki, które są dołożone do naszej aplikacji. I mamy sam ten manifest. Manifest nam mówi o tym, jaka jest nazwa naszej aplikacji, jaki jest tam jakiś szablon kolorów, jakie są ikony, czyli favikony, najróżniejsze rzeczy, background color, który możemy sobie też oczywiście, gdybyśmy bardzo chcieli, nadpisać po prostu w CSS-ie. Tego też, ja szczerze mówiąc, chyba jeszcze nigdy nie ruszałem, może
w czasie tych live'ów wyjdzie coś, dlaczego można go będzie ruszać, może trzeba będzie tutaj coś zmienić. W Service Workerze, no właśnie, tu się nic nie dzieje, po prostu mamy dodany event listener o nazwie fetch, który ma łapać nam wszystkie zdarzenia, które wydarzą się na stronie. Przechodzimy dalej, dalej mamy pages, czyli właśnie główne strony. Jeszcze raz odpalę samą aplikację, żeby wam to dokładnie pokazać, ale już możecie zobaczyć, że mamy stronę index, fetch data i counter i dokładnie to samo dzieje się po stronie naszej aplikacji. Mamy home, czyli nasz index, counter i fetch data. Może już nie będę zamykał tego okna, bo tu mi znowu wszedł ten URL. I teraz w jaki sposób tworzymy takie strony? Po pierwsze, i od razu wam powiększę, po pierwsze, żeby zdefiniować, że coś jest stroną, to na samym początku dajemy deklarację page i jaki będzie adres do takiej strony. W tym przypadku jest to ukośnik fetch data, jak wejdziemy na indeks, to jest to po prostu zwykły ukośnik, w przypadku fetch data będzie to, nie, w przypadku countera oczywiście będzie to counter. No i następnie mamy już powoli coraz ciekawsze rzeczy. Ciekawą rzeczą jest to, że z jednej strony mamy standardowe, mamy zupełnie standardowe tagi HTML-owe, takie jak H1, takie jak P, czyli paragraf, takie jak table, czyli po prostu tablica, która coś tam nam będzie wyświetlała, albo zwykłe HTML-owe batony. Natomiast mamy też coś takiego, co teoretycznie wygląda jak tag HTML-owy, ale jest... Który dzisiaj jest? Przepraszam, bo to jest bardzo ważna informacja z mojej pracy. 24.11 do oferty McDonalda wraca kanapka Drwala i to jest moje pierwsze wezwanie do biura. Nie wiem, Michał, nie wiem, zobaczymy. Co ja mówiłem? No i teraz mnie wybił. Jest page title, właśnie, mamy page title, który jest komponentem, komponent blazorowy. To jest właśnie to, co będziemy tworzyć jako takie reużywalne, mniejsze elementy. W tym przypadku mamy page title, możemy sobie to zobaczyć, czym jest taki page title, albo nie możemy, bo prawdopodobnie jest to właśnie, jest to komponent taki wbudowany już w aplikację, we framework, i jest kilkadziesiąt takich wbudowanych komponentów prawdopodobnie. Natomiast są też od razu komponenty, które możemy sobie zobaczyć, jak są zbudowane, na przykład Servi Prompt. I zobaczmy w ogóle, czym jest ten Servi Prompt. Hopla. Mamy właśnie coś takiego. To jest How is Blazor working for you? Zostaw nam krótką ankietkę, która przeprowadza nas już do zewnętrznej strony, właśnie Servi Monkey, która bada satysfakcję z Blazora. Natomiast jak ona jest zbudowana? Po pierwsze przesyłamy informację o tytule. To jest parametr do naszego komponentu, a sam komponent jest w folderze shared i tutaj widzimy już, że jest standardowy kod HTML-owy. Mamy zwykłe divy, mamy spany, mamy strongi, czyli pogrubienia i jakieś kolejne elementy czysto HTML-owe, natomiast na końcu mamy code i to jest właśnie cała potęga, tu się kryje cała potęga naszego Blazora właśnie w tym elemencie związanym z code, bo tutaj możemy napisać nasz code behind, coś dzięki czemu nasza aplikacja stanie się dynamiczna, bo do tej pory mogliśmy właśnie gdzieś tam na górze widzieliśmy tylko i wyłącznie kod HTML-owy, który siłą rzeczy zbyt dynamiczny nie jest, natomiast możemy go udynamicznić za pomocą właśnie naszego kodu i tutaj już walimy bardzo, bardzo standardowy kod C-sharpowy, bo możemy... Możemy napisać sobie jakąś metodę. W tej metodzie możemy standardowo, zupełnie tak jak zawsze, pisać
kod taki, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Także jak zobaczymy, możemy, mamy tych... aha, oczywiście nie zwróciłem. Oczywiście ta metoda nie będzie miała najmniejszego znaczenia. Krogulec się znowu pyta, tak, live będzie nagrany, wrzucony, będzie dostępny na YouTubie przez cały czas prawdopodobnie. No właśnie, więc to jest to, co daje nam najwięcej możliwości, jeśli chodzi o Blazora. Ale zapomnijmy na razie o tym. W naszym komponencie Serving Prompt mieliśmy tylko i wyłącznie parametr title. Co on ten parametr nam daje? To, że możemy go potem w naszym kodzie HTML-owym wyświetlić właśnie na naszej stronie. Oczywiście możemy ten title potem jeszcze coś do niego dopisywać. Jak tylko zapiszemy, to od razu nam się, o nie tutaj, tylko tutaj, od razu bez żadnego przeładowania nam się to wszystko wyświetli. Właśnie przy okazji pokażę wam, jak działa bardzo ciekawa opcja, która powstała razem z dotnetem 10 i z dotnetem 6 i C Sharpem 10, czyli ta sławna już funkcja hot reload. Patrzcie, usuwam, naciskam Ctrl S i aplikacja sama mi się uaktualniła, sama się odświeżyła. To oznacza, że tak naprawdę wszystko mogę zrobić, bo kiedy dodam jakiś kod, na przykład w Code Behind, też mogę zapisać i przez to, że mam odpaloną aplikację za pomocą Watcha, Watch cały czas sprawdza, czy jakieś zmiany powstały i albo właśnie, jeżeli jest w stanie po prostu odświeżyć, to odświeża, natomiast jeżeli widzi, że nie jest w stanie odświeżyć, bo potrzebuje tego, żeby przebudować ten projekt, to też daje nam taką opcję przebudowania. Arkadiusz od razu pisze, może warto byłoby dodać komponenty Fluent UI, którymi się Microsoft pochwalił na konferencji. Arek zapisuje to sobie, żeby sobie to ogarnąć, bo sam jeszcze z Fluent UI nie bawiłem się, przyznam się szczerze. Nie wiem do końca, z czym to się je, ale jeżeli taka jest wasza wola, to oczywiście zapoznam się z tym. Więc mamy już informacje na temat tego, czym są parametry, czym jest ten nasz code behind w komponentach. Więc możemy wrócić też do troszeczkę ciekawszego przykładu, jakim jest fetch data. Fetch data to jest nasz standardowa strona do tego, żeby sprawdzić, jaka będzie prognoza pogody. Oczywiście są to tylko i wyłącznie fejkowe dane, żeby pokazać, w jaki sposób możemy dalej pracować z naszym kodem w Blazorze. Po pierwsze, to, co się rzuca w oczy, to, że znowu przy kodzie HTML-owym możemy miksować nasz kod HTML-owy z kodem C-sharpowym. Mamy standardowego C-sharpowego foricha, którego wykorzystujemy niemalże tak jak w naszym standardowym kodzie C-sharpowym. Jedyne, co nam się zmienia, to, że wrzucamy tego eta, małpkę, czy jak to się nazywa, przed naszą deklarację tego, że będziemy pisać jakiś kod. Możemy pójść o krok dalej, jeżeli chcielibyśmy napisać jakiś większy blok kodu, to możemy właśnie tą małpkę wrzucić sobie, znaczy za małpką możemy sobie wrzucić zwykłe nawiasy okrągłe i tutaj możemy już też sobie troszkę nasz kod rozwinąć. Ale wróćmy do tego. For each mamy standardowo, mamy nawiasy klamrowe i wyświetlamy oczywiście z naszej pętli jakąś tam prognozę pogody. O właśnie, kolejne pytanie dobre jako przerywnik. Myślicie, że Blazor może w przyszłości konkurować z popularnymi frameworkami JS? Nie. Nie będzie konkurował. On nawet nie stara się konkurować tak naprawdę, bo nikt, żadna
Żaden zespół, który w tej chwili potrafi Angulara, który potrafi Reacta, nie przejdzie nagle na Blazora, bo to jest bez sensu, bo oni już potrafią JavaScript, oni będą się cały czas w tym wszystkim obracać. I zresztą jakby firmy zbyt dużo zainwestowały w to, żeby zaadoptować właśnie te frameworki JavaScriptowe. To, do czego będzie Blazor, to będzie biblioteka, to będzie framework, który pozwoli zespołom czysto dotnetowym na to, żeby dotnet był full stackowy. To znaczy nigdy nie będę... Znaczy nie widzę możliwości tego, żeby jakiś frontendowiec z JavaScriptu czy z TypeScriptu kiedyś przeszedł do Blazora. To się raczej nie wydarzy. Natomiast jeżeli ktoś zacznie w backendzie dotnetowym i będzie chciał przejść na full stacka, to będzie na pewno jedna z opcji. To będzie jedna z opcji, żeby zostać full stackiem dotnetowym i obracać się tylko i wyłącznie w tej technologii. O, Wiktoria pisze, że u Wiktorii już w firmie są pierwsze projekty blazorowe. Ja też już tworzę pierwszy, znaczy ja w firmie, gdzie pracuję na etacie, tworzę też projekty w blazorze. W swojej firmie też tworzę jeden duży projekt w blazorze i widzę coraz więcej ofert pracy, które gdzieś tam próbują tego blazora zaadoptować. Także to może być ciekawa przyszłość. Ale wróćmy do naszego foricza. Skąd w ogóle się bierze? Mamy forecast, który właśnie jest stworzony jako pole, jako field w naszym code behind, jako zwykła tablica właśnie weather forecastów i dochodzimy płynnie do tego, że za chwilę przejdziemy do naszego drugiego projektu, bo mamy tutaj uninitialized async. To jest metoda, którą będziemy nadpisywać, bo tak samo jak w MVC, tak samo jak w każdym innym frameworku, strona ma swój cykl życia, ma inicjalizację, ma renderowanie, ma jakiś postload i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie oczywiście przez te wszystkie eventy w kolejnych tygodniach przejść, jeżeli macie taką ochotę. Natomiast bardzo często właśnie stosuje się ten uninitialized async do tego, żeby pobrać pierwsze dane, które będą nam potrzebne na tej stronie. I w tym przypadku właśnie będziemy pobierać nasze prognozy pogody i one będą pobierane z zewnętrznego API. Czym jest to zewnętrzne API? No i świetnie, że się nie pytacie, natomiast i tak wam odpowiem. To jest właśnie ta nasza serwerowa część. I tutaj mamy standardowe, tak bardzo standardowe, jak to tylko możliwe, web API, które wszyscy dobrze znamy, a jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to na pewno pozna i na pewno jeszcze będę was nieraz atakował z tym, żeby poznać jak najlepiej to web API, bo to jest teraz największy konkret, jeśli chodzi o backend development w środowisku dotnetowym. RESTful API to jest wciąż bardzo dobra opcja, jeżeli pracujemy na dużych projektach, na projektach fintechowych i tak dalej, i tak dalej. Więc co mamy? Mamy właśnie kontroler, w tym kontrolerze właśnie jest to ten Weather Forecast Controller, czyli przykładowy kontroler, który został zaimplementowany przy tworzeniu naszej aplikacji i prawdopodobnie większość osób, która tutaj siedzi, już widziała tego typu projekt. Mamy standardowo jakiś konstruktor, mamy wpiętego logera i mamy jedną prostą właśnie metodę do tego, żeby zwrócić wszystkie dane albo jakieś tam randomowe dane z tych danych randomowych, które mieliśmy zdefiniowane na samym początku. Dobrze, wrócę jeszcze na sekundkę do mojej aplikacji klienckiej, bo przeszliśmy przez te pierwsze strony i mamy jeszcze coś takiego jak main layout. Main layout to jest tak samo jak w MVC, również mieliśmy common layout, on tam się podkreśnik layout, jeśli dobrze pamiętam, nazywał taki standardowy wygląd naszej strony, gdzie mamy właśnie podzielone na page, gdzie mamy sidebar, oczywiście sidebar już widzieliśmy, hyc, on jest tutaj, bardzo proszę, z naszym menu,
I mamy główną aplikację, gdzie mamy top row, czyli właśnie ten pasek na samej górze, o ten szary, być może nie widać, że on jest szary, ale on jest szary z przyciskiem About. I mamy article. Z jakiegoś powodu do końca nie jestem przekonany, czy to jest słusznie semantycznie zastosowany article jako właśnie ta część główna, no bo ona zajmuje cały kontekst. Article jednak semantycznie faktycznie w HTML-u raczej stosuje się po prostu do jakichś artykułów, do jakichś blog postów, do tego typu rzeczy. Tutaj jest po prostu cały content wrzucony do tagu article. To oczywiście nie ma aż tak dużego znaczenia z naszej perspektywy, bo ta semantyka kodu HTML-owego byłaby dla nas niezwykle ważna, jeżeli budowalibyśmy aplikacje, które muszą mocno wyróżniać się tym, że będą świetnie działały z wyszukiwarkami. Nasz system rezerwacji lotów nie do końca będzie musiał działać dobrze z wyszukiwarkami, bo nie będziemy prawdopodobnie jeszcze w tej chwili robić czegoś takiego, że będziemy w Google'ach wpisywali, że chcemy zarezerwować lot od tego do tego dnia, znaczy tego i tego dnia na ten i na ten lot, i wtedy nasza aplikacja od razu przeniesie się do tej aplikacji. Natomiast to, jak sobie w tej chwili to wyobrażam, to, że po prostu ktoś, jak będzie chciał wyszukać sposobu na rezerwację naszego lotu, to wyświetli się po prostu w wyszukiwaniach nasza strona i tam będzie trzeba sobie jeszcze raz wyklikać wszystko to, co nas interesuje. Dlaczego tak jest? No właśnie, dlatego, że to jest, powiedzmy, taki minus tego WebAssembly. WebAssembly tworzy nam bezpośrednio aplikację typu SPA. Żeby aplikacja typu SPA była dobrze indeksowana w Google'ach, to znaczy wszystkie jakieś tam podstrony mogłyby być zaindeksowane w Google'ach, to trzeba się niezwykle nakombinować, niezwykle nagimnastykować, i to jest bolączka zarówno Blazora, Angulara, Reacta i innych frameworków frontendowych. Tam powstają specjalne biblioteki do tego, żeby odpowiednio wygenerować gdzieś tam dla wyszukiwarek te strony i gdzie się przechowywać, bodajże Next.js coś takiego robi. Natomiast to są już spore kombinacje, i my nie będziemy się tym w tej chwili aż tak bardzo przejmować, że coś nie będzie świetnie się spisywać, jeśli chodzi o SEO. Zresztą, jeżeli mówimy tak naprawdę o aplikacjach typu SEO, to w ogóle WebAssembly powinniśmy odrzucić ze względu na to, że w SEO, czyli ten Search Engine Optimization, bardzo ważne jest to, żeby aplikacja ładowała się jak najszybciej. A w przypadku Blazora niestety tak nie będzie, bo nasza aplikacja cała, czyli wszystkie DLL-ki, które tutaj podrzucimy, cały kod tak naprawdę naszej aplikacji klienckiej, czyli właśnie tego klienta, będzie wysyłany bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, będzie właśnie tam hostowany na tym WebAssembly i tam będzie on wykonywany. W związku z tym prawdopodobnie nasza aplikacja będzie ważyła docelowo gdzieś tam jakieś 5 do 10 megabajtów i każda przeglądarka, kiedy będziemy musieli wejść na tą stronę, ona będzie musiała ściągnąć te 5 do 10 megabajtów. Dlatego, żeby nasza aplikacja potem w przyszłości była dobrze indeksowana, to stworzymy sobie jakiś przepiękny landing page, który będzie prezentowany na jako strona główna, tak jak mamy szkoła.neta.pl. To jest strona po prostu statyczna, której ja praktycznie nie zmieniam. Ona sobie jest, żeby ona się dobrze indeksowała. Tutaj mamy dużo informacji na temat tego, że są kursy, że coś tam, ale same kursy szkoły.neta są hostowane zupełnie gdzie indziej i one tak do końca nie są indeksowane. I nie mają być. To nie jest cel tego ćwiczenia. Więc wracając do meritum, ten artykuł w ogóle nas tutaj nie boli. Nie boli nas ze względu na to, że tak naprawdę o tą semantykę naszego kodu nie musimy się aż tak bardzo martwić. No i przechodząc już po ostatnich komponentach, mamy sam komponent nav menu, gdzie mamy nasze menu.
Mamy tutaj zastosowany również komponent wewnętrzny NavLink, który powoduje, że który ma zaszyte właśnie od razu nawigator do tego, żeby odpowiednio przenosić nas na odpowiednią stronę. Jak zobaczymy, NavLink jest bardzo podobnym po prostu do tagu A, czyli Anchor, gdzie w atrybucie href damy odpowiednią stronę i dzięki temu nie musimy gdzieś tam pisać jakichś ukośników, jakiegoś czegoś tam, tylko po prostu przekazujemy nazwę strony, którą chcielibyśmy wyświetlić, i NavLink robi wszystkie sklejania odpowiednie po swojej stronie. I to, co można jeszcze zauważyć, to tutaj ten główny div ma takie coś, co się nazywa onClick, gdzie mamy toggle nav menu, i to samo mamy na batonie nawigacyjnym, też mamy toggle nav menu. Co robi ta funkcja? Ta funkcja po prostu zmienia nam jeden boolean z true na false i z false na true. A co to oznacza? To oznacza to, że mamy drugi field nav menu CSS class, albo jest collapse, albo jest nulem. Co nam to zmienia? Już pokazuję. Pokazuję to po prostu. Zmienia to po prostu to, a gdzie jest ten przycisk w ogóle? Nie wiem, gdzie nam się ukrył przycisk, szczerze mówiąc. O, ale to, co powinno się właśnie wydarzyć, to to, że wtedy po naciśnięciu tego przycisku, a no właśnie, bo to jest tak naprawdę hyc, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dla naszego widoku mobilnego, gdzie mamy przycisk do tego, żeby otworzyć albo schować to menu. I to jest jedyne właśnie, co się dzieje. Collapse to jest zwinięty, a none, czyli bez klasy mamy rozwinięty, widoczne nasze menu. To robi właśnie ta funkcja. Bzyk, wracamy do Visual Studio i ostatnie trzy pliki właściwie. Mamy plik imports. W pliku imports mamy coś, o czym na pewno będę też jeszcze powtarzał. Mamy takie globalne usingi dla naszej aplikacji frontendowej, czyli jeżeli potrzebujemy z czegoś skorzystać praktycznie na każdej stronie czy na każdym komponencie, warto dodać to właśnie do pliku imports, dzięki czemu nie będziemy musieli wykorzystywać tego później, nie będziemy musieli takiej linijki pisać później w poszczególnych plikach, bo zobaczmy, na przykład gdybym usunął routing i zasejwował, to zaraz się okaże właśnie, że nie ma, nie wiadomo, czym jest NavLink, nie ma takiego komponentu, i moglibyśmy to dołożyć sobie po prostu takiego usinga tutaj w tym miejscu i on by się znowu pojawił. Natomiast właśnie takich NavLinków czy innych elementów z trasowania, z routingu, bardzo często będziemy mogli wykorzystywać również w innych elementach naszej aplikacji, dlatego lepiej to dołożyć właśnie do pliku Razor, do pliku imports, dzięki czemu w każdym komponencie, na każdej stronie będzie dostępny już ten using, będą dostępne te komponenty, które sobie tutaj dołożyliśmy. To, co jeszcze jest dołożone, to właśnie jest jeszcze projekt Shared. Projekt Shared jest bardzo ciekawym projektem, bardzo w ogóle fajną koncepcją moim zdaniem. To jest projekt właśnie, który będzie współpracował pomiędzy różnymi projektami. Tutaj będziemy tworzyli nasze view modele. To jest ważne do zapamiętania. View modele, ewentualnie DTOSy, które będą wykorzystywane na naszych stronach, w naszych komponentach, natomiast one będą zasilane przez naszą warstwę aplikacji. Sobie przejdziemy oczywiście do tych elementów za jakiś czas, natomiast teraz warto zapamiętać, że tutaj będą tak naprawdę przede wszystkim klasy, które będą odpowiedzialne za to, żeby trzymać elementy, które będziemy wyświetlać na ekranie. No i mamy na samym końcu plik app razor, czyli taki główny plik, gdzie mamy
informacje na temat tego, co się powinno wydarzyć. Tutaj jest tak naprawdę start naszej aplikacji. Tu się zaczyna nasza aplikacja frontendowa i tutaj będziemy odpowiednio też modyfikować ten plik. W tej chwili mamy najprostszy plik, to znaczy jeżeli znajdziemy to, co zostanie przekazane w trasowaniu, w rutowaniu, to powinniśmy przejść na tą stronę. Natomiast jeżeli nie zostanie taka trasa, którą wskazaliśmy, znaleziona, to wtedy wyświetli nam się strona z błędem, czyli gdzieś tam informacja, że nie ma takiego adresu. Jak to będzie wyglądało? Na przykład, nie będziemy tak brzydko pisać. O właśnie, sorry, there's nothing at this address. To jest właśnie informacja, że tak czy inaczej załadował nam się nasz layout główny, natomiast jedyne, co nam się wyświetliło, to ta informacja. I w pliku program mamy zdefiniowane to, że naszym podstawowym komponentem jest div o ID app. Przypominam, to się działo w www.root w indeksie. Tutaj mamy div o ID app i to jest właśnie definicja tego, że tak to będzie się nazywało. Jeżeli byśmy chcieli zmienić z jakiegoś powodu to ID, mielibyśmy taką potrzebę, to tutaj można to przedefiniować. No a potem już są właśnie, mamy jeszcze jeden dołożony komponent head outlet i to, co dla nas w tej chwili bardzo ważne, to jest połączenie z tym naszym serwisem. To jest nasze dependency injection, definicja tego, z jakiego klienta HTTP będziemy wykorzystywać, jaką implementację klienta HTTP będziemy wykorzystywać, i to oznacza, że będziemy łączyć się z naszym bazowym adresem, czyli z naszym serwerem, z naszym projektem po stronie serwerowej, czyli z naszym API. I za każdym razem, kiedy będziemy dodawać HTTP klienta na naszych stronach, to właśnie ten klient będzie inicjalizowany. Oczywiście możemy to sprawdzić jeszcze raz. W tym przypadku mamy inject HTTP client, czyli właśnie wstrzykujemy HTTP klienta, którego zdefiniowaliśmy w naszym, nazwijmy to startupie, kiedyś to się nazywał startup, teraz ze startupu w ogóle zrezygnowano, jest po prostu program. I mamy wstrzykniętego HTTP klienta o nazwie HTTP i kiedy odwołamy się, chcielibyśmy wywołać metodę get, to właśnie odwoła się to do naszego API. I to jest jeszcze jedna ważna informacja, to o czym wspomniałem, w dotnecie 6, w C-Sharpie 10 nie spotkacie się już tak często z plikiem startup. Jak zobaczycie nawet po moim web API, tutaj też nie ma standardowej klasy startup, gdzie właśnie definiowaliśmy sobie wszystkie serwisy, gdzie konfigurowaliśmy sobie naszą aplikację. Z tego zrezygnowano na rzecz tego, żeby uprościć troszeczkę tą budowę. Widzę, że .NET w ogóle i Microsoft chce jak najbardziej upraszczać C-Sharp, chce jak najbardziej upraszczać .NET. Nie wiem, czy Kacper Sieradziński nas teraz ogląda, ale myślę, że Kacper zauważy też, że te aplikacje tego typu zaczynają coraz bardziej wyglądać właśnie jak te aplikacje w Pythonie, to znaczy mamy coraz mniej nawiasów, bo chociażby kiedyś, jeżeli mieliśmy tego typu aplikacje, to zaczynaliśmy od zdefiniowania name space, kiedy gdzieś tam sobie to było budowane, oczywiście nie taki namespace, a raczej Have some booking system.client, tak to powinno wyglądać w standardowej naszej aplikacji. Tutaj powinien być public class program. Wyjdziemy z tego.
chwyć, a w programie powinno być jeszcze public. Jak to jest? Void main args chwyć, a no właśnie, to powinno być string chwyć args, tak? Tak to kiedyś wyglądało. Zapomnijcie o tym. Teraz już tego nie ma. Teraz już tego nie ma. Jeżeli koniecznie chcecie zdefiniować jakiś namespace, to możecie to zrobić w ten sposób, prawdopodobnie przed usingiem, znając życie. I nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, to nam się tutaj wywala. Zaraz zobaczymy. Pyk, pyk, pyk. W tej chwili nie pamiętam dlaczego, natomiast jest coś takiego jako feature z C Sharpa 10. Myślę, że sobie też przejdziemy przez wszystkie feature z C Sharpa 10. Jest właśnie ten, ten client-based namespace. Także jakby jest dużo, dużo uproszczeń. No i właśnie i tu mamy klasę program tak naprawdę, która nie jest tak explicite zdefiniowana, tylko po prostu my wiemy, że ona tam jest tak naprawdę, ale nie przejmujemy się tymi zapisami. I co tutaj się dzieje? Tutaj sobie tworzymy naszą i teraz ten program CS jest takim połączeniem właśnie naszego programu z poprzednich wersji i naszego startupu. Bo na samym początku budujemy naszą webową aplikację i to się działo sobie w program CS, natomiast potem już dodawanie wszystkich serwisów, czyli kontrolerów z wyglądem Razor Pages, bo też możemy sobie oczywiście dodawać wszystkie elementy związane z Razorem. Zaczynamy budować aplikację i ją konfigurujemy, to znaczy mamy użyte, że jeżeli mamy środowisko deweloperskie, to używamy debugera, czyli w razie dużego błędu pojawią nam się dokładny stack trace naszego błędu, żebyśmy mogli sobie to prześwietlić, natomiast jeżeli wyrzucimy to już na środowisko produkcyjne, nie będzie to środowisko deweloperskie, to wtedy w przypadku błędu zostaniemy przekierowani na stronę error i tutaj mamy konfigurację tego, aby używać HSTS. HSTS to jest, jeśli dobrze pamiętam, HTTP Strict Transfer Services, oznacza to, że na samym produkcyjnym środowisku będziemy wymuszać to, żeby wykorzystywane było połączenie szyfrowane HTTPS, a nie standardowe HTTP. No i tam sobie dalej oczywiście mapujemy kontrolery, ustawiamy właśnie, jeżeli coś nam się wydarzy niedobrego, to powinniśmy sfallbackować się do index.html i wyświetlić to od samego początku. Kentesik, to już powoli kończymy dzisiaj, bo przechodzimy sobie w tej chwili przez taki podstawy aplikacji Blazor, natomiast będziemy budować w przyszłości, w kolejnych odcinkach tego typu live'ów, będziemy budować system rezerwacji lotów, coś takiego a la Skyscanner prawdopodobnie i dlatego zapraszam częściej, zapraszam na kolejne elementy, natomiast nie martw się, wszystko będzie zapisane na YouTubie. Dobra, mamy ten nasz program w serwerze. Oczywiście mamy też app settings, który się absolutnie nie zmienił i więcej informacji tutaj nie mamy. To, co będziemy na pewno dokładać i korzystając jeszcze z tego, że maksymalnie o tej 22:30 chciałbym zakończyć, możemy pododawać sobie pierwsze projekty. Moi kursanci prawdopodobnie już wiedzą, co się tutaj wydarzy, bo będziemy dokładać. Wiktoria, co będziemy dokładać? Jakie kolejne projekty? A w międzyczasie napiszę kopytko, że prawdopodobnie będziemy się spotykać co tydzień. Mam taką nadzieję, jeżeli coś by się wydarzyło, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, różne imprezy mogą się wydarzyć, różne życiowe sprawy związane z rodziną mogą się wydarzyć, to będę was informował, natomiast będę chciał jak najczęściej się z wami
spotykać. Wiktoria, nie wiem, czy już usnęła od mojego gadania, ale oczywiście będziemy kolejne class library tworzyć pod naszą czystą architekturę. Za tydzień na pewno poopowiadam trochę o czystej architekturze, bo część osób wie, że czysta architektura to jest coś, co bardzo lubię. Natomiast co tutaj będzie? Na pewno będzie warstwa aplikacji. Na pewno będzie warstwa domeny. Na pewno. Będzie infrastruktura, infrastructure. Bo w przyszłości do tego, żeby tutaj właśnie zachować co? Na przykład połączenie z PayU API, o którym już wspominaliśmy. I na pewno będzie AWSome Booking System. Persistence. Czyli miejsce, gdzie będziemy przechowywać informacje na temat połączenia z bazą danych. To sobie będziemy rozwijać w przyszłych tygodniach, w przyszłych spotkaniach. Oczywiście, coś mi się Visual Studio tu. O, pyk. Oczywiście możemy sobie jeszcze to ładniej podzielić, albo nazwiemy to presentation i do presentation przerzucimy naszego klienta i serwer. Stworzymy core, do core'a wrzucimy aplikację i domenę i stworzymy folder infrastructure. Gdzie wrzucimy projekty Hopsa. Projekt Shared zostawimy sobie na razie tutaj, ewentualnie możemy dorzucić jeszcze jeden folder Common, gdzie przerzucimy coś takiego. Myślę, że część osób na pewno będzie zaznajomiona już z tego typu projektem. Tak na szybko, co w ogóle się znajdzie jeszcze raz w tych projektach. Oczywiście client server będzie odpowiedzialny za naszą warstwę prezentacji, warstwa prezentacji, czyli nasza aplikacja Blazor, ale również nasz backend tak naprawdę, bo backend w tym przypadku, w przypadku czystej architektury, w przypadku tej architektury wielowarstwowej, ten backend, czyli te kontrolery, które będą przekazywać nam dane, już są po stronie prezentacji. One są po stronie prezentacji, bo ich wcale tutaj też nie musi być. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć aplikację typu serverless, no to wtedy rezygnowalibyśmy z tej części backendowej, robilibyśmy większość rzeczy po stronie klienta. Różne triki można w tym przypadku zastosować, różne rozwiązania można również w tej sytuacji stosować. To jest coś, co na pewno by wyjechało, gdybyśmy chcieli podmienić nasz backend na coś innego. W core mamy po pierwsze warstwę domeny. W naszej warstwie domeny będą znajdowały się modele, które będziemy potem mapować w większości na bazę danych, na tabelę w bazie danych. Oczywiście z różnymi wyjątkami, mniejszymi, większymi, do tego sobie dojdziemy. W infrastructure będzie się pojawiało wszystko to, co będzie odpowiadało za jakieś tam połączenie z zewnętrznymi elementami. To może być jakiś file share, na przykład do zapisywania plików. To może być zewnętrzne API, to może być najróżniejsza informacja. W warstwie persistence będzie połączenie głównie z naszą bazą danych. Myślę, że tu możemy pokusić się pierwszy raz na moich live'ach o zastosowanie zarówno Entity Framework Core, jak i Dappera. Myślę, że część osób się ucieszy, natomiast wciąż uważam, że Dapper nie jest do końca nam potrzebny przy tym, jaką wydajność ma już Entity Framework. No i w warstwie aplikacji będziemy mieli
Będziemy mieli naszą logikę biznesową. Łukasz pyta się, czy nadal będziemy szli w Mediator i CQRS. Łukasz, myślę, że tak, prawdopodobnie tak, ze względu na to, że w tej serii nie będę chciał się tak bardzo skupiać na backendzie. Do tego będą na pewno w międzyczasie jakieś inne webinary. Zresztą wiecie, że już trochę tych webinarów, jeśli chodzi o sam backend, robiłem i będę robił na pewno kolejne, szczególnie przy okazji promocji Web API Masters. Natomiast tutaj przede wszystkim chciałbym się skupić na tym jednym projekcie, czyli na kliencie, czyli na aplikacji Blazorowej, żeby tutaj pokazać jak najwięcej konkretu, żeby was nauczyć jak najlepszego podejścia do tego, jak stworzyć taką aplikację od strony naszego frontendu. I teraz zróbmy sobie jeszcze 10 minut na to, żebyście mogli zadać ewentualne pytania, jeśli macie, a żeby nie być gołosłownym, to ja od razu w międzyczasie loguję się na swojego GitHuba i postaram się, jeśli mi GitHub żadnych tutaj niespodzianek nie urządzi, od razu wrzucić repozytorium. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o dzisiejszego live'a, albo o takiego live'a, który będzie w przyszłości, to zapraszam. A mogę właściwie, jak już przeszedłem przez wszystkie kredensiale, to mogę wam pokazać. Tworzę nowe repozytorium. O właśnie, ciekawe, czy moi kursanci, którzy a propos używania Gita mają problemy, czy są tutaj na live'ie, to przy okazji sobie przejdziemy przez to. Dodaję plik readme, dodaję plik gitignore, na razie nie dodaję żadnej licencji, to można zrobić kiedyś w przyszłości. Hits. I możemy sobie otworzyć to jako GitHub desktop chyba. Łukasz, nie za bardzo rozumiem, dlaczego masz taką minę przy gitignorze. Dobra, mamy sklonowaną aplikację. Teraz ja się muszę zastanowić, czy ja mogę wam na pewno wszystko pokazywać. No, albo pokażę tak po prostu. Hops. A, Łukasz, już rozumiem, dobrze, już rozumiem, o co chodzi z tym gitignorem. Tak, tak, pamiętam. Mamy tutaj ten folder, w który nam się utworzył i przejdziemy sobie jeszcze do folderu naszej solucji i po prostu skopiujemy. Widz? Zamkniemy już sobie na dzisiaj Visual Studio. A możemy to nawet zrobić tak. Wracamy do aplikacji i już widzimy, że mamy dużo zmian. Pierwsze, co robimy, to pierwszy commit i pierwszy push do tego repozytorium. Initial project oczywiście, bo jeszcze wiele się tutaj nie zrobiło. Commitujemy od razu i pushujemy do origina, to znaczy wypychamy już bezpośrednio do naszego repozytorium. Więc jeżeli będziecie chcieli sobie zajrzeć, nie tu, to od razu wklejam link do tego repozytorium. Zapraszam do oglądania. Przepraszam, zniknąłem na chwilę, ale odświeżyłem nie to okno, co trzeba.
I teraz odświeżamy GitHuba i tu mamy już cały projekt, także zapraszam do obserwowania. I to, aha, no właśnie, tylko już nie udostępniam. Pyk, 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 szybciutko, hyc. Jesteśmy z powrotem tutaj. Jeszcze to, co obiecałem, to to, że odpalimy to, otwórz za pomocą, dlaczego ja tutaj nie mam Visual Studio Code. I ja w tej chwili po prostu kopiuję do mojego readme, tak jak było, cały nasz opis naszej aplikacji, updated readme file. Jakby ktoś chciał sobie jeszcze w przyszłości poprzeglądać, jakie mamy założenia naszej aplikacji. I tak jak wspominałem, nie będziemy tej aplikacji pisać w całości, tylko w jakimś momencie zakończymy sobie pisanie, pisanie tej aplikacji. Ale jakby ktoś chciał potem kontynuować, to zapraszam. Tu jest póki co nasza wstępna struktura tego, co będziemy tutaj tworzyli. Na razie jeszcze nie dodawajcie pull requestów, bo na razie ja ją będę tworzył, natomiast jeżeli uznamy, że już koniec live'ów, koniec tworzenia po mojej stronie, wtedy oddam ten projekt zupełnie w wasze ręce. Możecie z nim zrobić co chcecie, ja będę, myślę, przeglądał cały czas ten kod. Jeżeli będziecie chcieli, możecie sami kontynuować jako taki projekt grupowy do nauki dalszego programowania w Blazorze. A na dzisiaj ja już dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, a znając życie, pytania wszystkie się pojawią dopiero jak się rozłączymy, to dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Co w przyszłym tygodniu, albo co na kolejnym live'ie, może nie będziemy obiecywać, że na pewno on będzie w przyszłym tygodniu, chociaż postaram się, żeby był w przyszłym tygodniu. Na pewno przejdziemy sobie właśnie przez opis czystej architektury, na pewno przejdziemy sobie przez tworzenie pierwszych modeli, przez jakieś utworzenie prostej bazy danych. I myślę, że przejdziemy sobie właśnie przez nowości, które daje nam C-Sharp 10 i .NET 6. Co wy na to? Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, co w kolejnym live'ie, to śmiało walcie do mnie jak w dym. Będę dodawał, jeżeli nam starczy czasu, na pewno będziemy przechodzić, a na pewno wszystko będę zapisywał to, o czym będziemy w przyszłości mówić. No i właśnie, Kuba się pyta, kiedy next? Myślę, że w przyszłym tygodniu. Jeśli nic się nie wydarzy, dzieci zdrowe, ja zdrowy, to myślę, że za tydzień się spotkamy. Łukasz pyta się, czy damy radę dołożyć Signal R. Tyle, że Łukasz, znaczy możemy spróbować, bo kwestia, czy będzie potrzeba tego, żeby Signal R stosować. Signal R jest z defaultu stosowany w Blazor Server, bo tak właśnie komunikuje się backend z frontendem. Natomiast jeżeli znajdziesz jakieś faktycznie zastosowanie w jakiejś funkcjonalności, to na pewno zastosujemy. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam w pewnym momencie też doszli do tego, żeby te live'y były jakoś tam tematyczne. W jakimś live'ie, tak jak właśnie w przyszłym tygodniu, omówimy sobie czystą architekturę i przejdziemy sobie przez nowości z C-Sharpem 10. W jakimś, myślę, że przejdziemy przez jakiś wzorzec projektowy, który chcielibyśmy tutaj zastosować. Myślę, że będzie jakiś live właśnie związany z zarządzaniem użytkownikami. Będzie prawdopodobnie jakiś live, przez większość live'ów będziemy tworzyć kolejne komponenty Blazorowe i będziemy starać się zastosować to w jak najlepszy sposób. Kamil Wojtasiński pyta się, że może wykorzystać gRPC. Wiesz co, Kamil, możemy się pokusić gdzieś tam osobiście, czy gRPC.
Nie mówię tak, nie mówię nie. Tak jak mówię, ja się na samym backendzie nie chcę tutaj tak bardzo skupiać. Troszeczkę na pewno będziemy przez ten backend przechodzić, natomiast nie chcę zbyt bardzo zakombinować tutaj, ale też możecie, wiecie, możecie klonować sobie ten projekt, jak będzie on już na jakimś tam stopniu zaawansowania i możecie refaktorować i zmieniać, żeby zobaczyć, jak to będzie wychodziło. Może kiedyś spróbujemy sobie gdzieś tam przejść przez podstawy gRPC albo innych modeli do tworzenia API. Czemu nie? Także jeżeli chcecie, po pierwsze, a jeszcze spojrzę. Po pierwsze chciałbym zanim, i póki jeszcze mam waszą uwagę, o, ale jest 17 łapek w górę, dobra, to mi na razie wystarczy przy tej ilości osób, która oglądała, jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, porozmawiajmy o programowaniu, to zapraszam do subskrybowania, wtedy zdecydowanie łatwiej będzie wam pamiętać o kolejnych filmach, bo po prostu wyskoczy wam powiadomienie, że jesteśmy live. W przyszłym tygodniu myślę, że przeniesiemy się, właśnie w tej chwili jesteśmy na YouTubie i na Facebooku, w przyszłym tygodniu przeniesiemy się tylko i wyłącznie na YouTuba po to, żeby móc streamować w lepszej jakości, bo wtedy spokojnie wyciągniemy sobie 1080p. I jeżeli macie jakiekolwiek sugestie związane z tym projektem, jakiekolwiek sugestie związane z tymi live'ami, piszcie komentarze. Tak, piszcie komentarze przede wszystkim. Przede wszystkim na szkole.net na fanpage'u i piszcie komentarze pod tym filmem. A ja już dziękuję, żegnam się z wami dzisiaj i na pewno będę was informował o kolejnych krokach. Do zobaczenia, cześć.